Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DeRomanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Knights of the Fallen Empire. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy tutaj robić kroki w kierunku jakby zrekrutowania dwóch kolejnych kontaktów do naszego sojuszu. Z tym Ektarem, Lokinem nie mam żadnego pojęcia, co mam zrobić, czekam na jakąś waszą poradę, bo tam internet też jakoś mocno nie pomaga, jak to dokładnie tam ogarnąć w najszybszy sposób, tym bardziej jakby nie robiąc żadnych rzeczy związanych z craftingiem i tak dalej. Rzeczy, które gdzieś tam po prostu w tej grze są, ale je pomijałem. Aktualnie walczymy na arenie, aby podbić sobie influence z Boudarem, którego też się staram zrekrutować. Także zobaczmy, zeskautujmy kolejnego przeciwnika, właściwie dwóch przeciwników. Ciężka paczka, no spoko. Czyli trzeba chyba ich zabić w miarę równym odstępie, bo inaczej... Bo inaczej oni bardzo mocni się stają, kiedy jeden z nich padnie. Okej. Okay. Spoko. Chcę kontynuować oczywiście. Nie wiem, ile tych walk jeszcze będzie, tak coś czuję, że za dwie. Zanim zakończymy jakby ten run na arenie. I tak wątpię, że on jeden wystarczy, żeby to ogarnąć, ale zobaczymy. Starting to look like more than luck for our newcomer people. But now... Returning from far off worlds with some kind of something I can't pronounce. It's the Beastmaster you love to hate, Conrad Onward! You're a goner, friend. I've got evil terrors you've never seen before. They're killing you, ugly beast! No dobra, to w takim razie wpierw sobie powiedzmy zaatakujemy tego pana, teraz podejdziemy, zaatakujemy tego pana. Tak jak było powiedziane, mamy tutaj w miarę żonglować damage'em, żeby robić to w miarę równo, żadnego z nich jakoś tutaj nie faworyzować, jeśli o to chodzi. Wychodzić raczej z zasięgu obszarówek, bo one nie są zbyt nieprzyjemne generalnie. Dobra, widzę, że tą jego kreaturkę większą już trochę mocniej pokonałem, także wpierw jeszcze pokonajmy tych mniejszych, którzy naszli tutaj. Lana, weź na mnie tam lecz, bo coś tak ci to trochę słabo idzie, mam wrażenie. I mam mało życia, dlatego się tutaj przesunąłem w kierunku miejsca, gdzie jest heal. Okej, okay, dobra. Skupmy się trochę na tym panu. W ogóle atak z orbity, bo jeszcze go nie zrobiłem, a zaraz mi się skończy generalnie. Dobra, pana Beastmastera trochę bardziej. Ała, co jest? Boże, pomocy. Dobra, Beastmaster nadal ma dużo mniej życia. Także weźmy się na nim, skupmy. Znaczy ma dużo więcej życia, to chciałem powiedzieć, niż ta bestyjka. Tutaj obszarówka, granat. Weźmy obojga, przysmażmy. I się może odsuńmy. Okej, okay, dobra, coś stało chyba. Trochę potężniejszego. Nie wiem dokładnie, czy ja zabiłem tego? Nie. Okej, okay, nie wiem, coś stało. To chyba gdzieś tam było wcześniej wypowiedziane, ale... Ale nie wiem, o co chodzi. Ała, o fuck, zaraz zginę. Dobra, weźmy sobie to, użyjmy. Czy on się zregenerował? Tak, on się zregenerował, o, okej. Okay. Dobra, that's unfortunate. W takim razie. Niedobrze, niedobrze. Fuck. Czemu te mocne są takie, znaczy te słabe są takie mocne, że tak powiem? Tak to dziwne. Ale dobra, okej, okay, już popadały. A to jeszcze leczą pewnie tego dużego, także wpierw musimy te larwy pozabijać jak najszybciej. Chciałbym larwę zatargetować, tylko gra mi nie pozwala. Oczywiście. Czy mogę kliknąć na tego mniejszego przeciwnika, bardzo proszę? Dziękuję. Chyba mam go teraz zafokusowanego. Tak, dobrze. Okej, okay, dobra. No dobrze było teraz tutaj jak najwięcej obrażeń generalnie zadać. Także lecimy. Fokusujemy się na tym jednym przeciwniku. Generalnie. Znowu więcej mniejszych przyszło chyba. Tak. Także skupmy wpierw na nich, żeby tych mniejszych przeciwników pokonać. Okej. Okay. Dobra, gdzie ta larwa? Chodź tu, larwo. Come on, podnoś się. Okej, gdzieś byłem za daleko, żeby się podhealować. Niestety. Okej, dobra. Come on. Tego chciałbym zabić mniejszego. Dziękuję.
Dobra, nadal się skupiamy tutaj, na tym panu, przeciwniku dużym. Tamten ma mało życia, czyli teraz musimy już zadać taki ostateczny, że tak powiem, damage. Nie mam tu naprawdę żadnego ataku, który by mnie podniósł ze stana, trochę lipa. Generalnie. Nie za przyjemne to. Okej, ała, nie przeżyję, przeżyję, nie przeżyję, przeżyję, nie wiem. Bo się teraz ten pan wkurwił mocno, ten. To jest bardzo nieprzyjemne. Dobra, zabijmy wpierw tych zwykłych, te larwy dwie. O, ten pan jest teraz na jakimś rampage'u i ja nawet nie mogę mu zadać obrażeń. Już nie jestem, nie mogę mu zadać obrażenia, tylko zaraz zginę. Chyba, że zadam wystarczająco dużo. Nie, fuck! Serio? No nie. Ech, fuck. Będę musiał to zrobić jeszcze raz. Prawda? Od początku. Dobra, to ja w takim razie zrobię cięcie i widzimy się na końcu tej walki, bo prawie ją wygrałem, no dosłownie... Dosłownie pechem przegrałem, tak więc widzimy się za chwilę. No dobra, moi drodzy, myślę, że jestem bardzo blisko wygrania tego. Ogólnie plan jest taki, bo tamten gość już ma mało życia. Ja się teraz skupiam na robaku, który wszedł w jakiś ten stan regeneracji. To bardzo niedobrze, bo generalnie ja teraz tego zabiję, co może oznaczać, że... A nie, dobra, okej, czyli to wystarczyło w ogóle. Spoko, no to dobrze, w dobrym momencie, myślę, cięcie skończyłem. Tak więc fajnie, kolejny przeciwnik na arenie pokonany. Zobaczmy tutaj. Nie, żebym zrobił to za pierwszym razem, zajęło mi to 3 próby, widać to zresztą po zegarze, że jest trochę później. W każdym razie, zobaczmy następnego oponenta. Vindicator Lanos, okej, przeprogramowani Skate Trooperzy, no dobrze. Devastating Attacks, okej, czyli ci Skate Trooperzy będą chyba głównym tym. How to interrupt the special attacks. Okej, czyli będziemy musieli przerywać specjalne ataki dla tych specjalnych Sky Trooperów tutaj, których on będzie miał jako... Mysterious stranger, from which star could you hail? From where did you learn to fight? Will your skill be enough to defeat the Eternal Empire's most decorated veteran? Here he is, people! Supreme Vindicator Lanos! Let the fighting begin! Honor of Montorian, I still fight for you, Zekul, for Zekul! No dobra. Okej, jakiś ten shield. No muszę chyba wpierw te droidy. Dokładnie, trzeba postanować, widzę, tych przeciwników. Ja nie bardzo mam ataki do stanowania poza tym. Mówię, że to tak nie bardzo podziałało. Coś chyba. Oj, widzę, że to może być trochę trudniejszy przeciwnik, bo już w ogóle będzie ciężko pokonać. Już nie wiem, zobaczymy. Skupmy się może trochę na nim. Tam on chyba dostał fokus na lanę. Trochę chociaż. Okej. Tego Skytroopera zabijmy i dobrze by było. Au. To to boli. Gdzie jest jakiś heal? Tam jest jakiś heal, tylko pewnie do niego nie dojdę. Niestety. Nie wiem, dojdę. Doszedłem, wow, okej. Dobra. Na tym się panu skupmy, myślę. W takim razie. O Jezu, serio? Ale dobra, oni są w zasięgu. Możemy te droidy w pierwszej kolejności wyeliminować. Okej, ten stracił tarczę pierwszy, także na nim się skupmy, dobra. O, fuck, z heroiką moment się skończył, no to będzie ciężko. Niestety. Gdzieś tam zawołał swoje reinforcementy. Mamy tych tutaj jakichś skytrooperów. Tak szybko ich może wyeliminujmy. Taki był tip, żeby ich jak najszybciej się pozbywać. Także postaram się oczywiście z tego tipa skorzystać. Z tych chyba nie mam już więcej healii dostępnych. Czyli bardzo niedobrze. Także pewnie mi się nie uda, nawet jeżeli mam jakiegoś takiego zwykłego heala. To niestety niewiele mi to da. Okej, dobra. No jeszcze żyję, tylko mam trochę mało życia. Ale Lana powinna mnie w miarę pod ten... podtagować. Teoretycznie. Dobra, okej, szybko tutaj. No niestety nie mam już tych medykamentów tutaj on-site do użycia, także pewnie zginę niestety. Nie dam rady tego zrobić za pierwszym razem, dokładnie. Czy to mi się zresetuje w ogóle, czy ja już wykorzystałem wszystkie? O, dobra, okej, wykorzystałem... A nie, wait, ten jest teraz aktywny.
Ale tylko jeden, niestety. Czyli trochę lipa. Nic, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Zrobię to powiedzmy na odcinku. Jeżeli mi się nie uda za drugim razem, to popróbuję oczywiście off camera. Dobra, continue, I'm ready, yes. Nie wiem, tu jakieś te ataki stanujące któreś mam, ale nie wiem dokładnie które to są. Przydałby się Craig Moment, ale nie mam go na razie, niestety, do użycia. Także nie wiem. Też nie wiem, kogo ja mam stanować, bo czy mam gościa stanować, czy mam jego minionów stanować, nie wiem. Dobra, okej. Okay. Najgorzej, że tylko ten jeden heal jest dla mnie dostępny. To jest trochę słabe. Mogłbym się też w sumie nadziać jakimiś tymi wzmocnieniami, bo w sumie w ogóle żadnych nie mam buffów teraz. Tak naprawdę na siebie założonych. A to by się podejrzewam mogło przydać. Generalnie. W każdym razie po tych Skytrooperów tutaj ogarnijmy. Którzy przyszli dodatkowo. Okej. Okay. No i lecimy na tego pana, tylko że ja już mam bardzo mało życia i to mnie bardzo niepokoi. Ogólnie. Także nie jest za fajnie chyba. Nie wiem, czy dam radę w ogóle gościa pokonać jakoś szybko. O, ci tutaj to oni chyba są jacyś tacy kamikadze. Także oni tam nie są jacyś bardzo, bardzo niebezpieczni. Generalnie. No dobra, mamy Heroic Moment, także możemy się na nim trochę skupić. Więc on zaraz shieldów użyje. Także musimy tutaj tych panów pokonać jak najszybciej. Dobra. No nawet poszło, nawet sprawnie poszło z tymi panami. Mogę się skupić na nim. Tak więc jak najwięcej direct damage'u teraz musimy mu zrobić tak naprawdę. Nie idzie to jakoś super ekstra, ale idzie pomału do przodu. Zróbmy ten Orbital Strike z Legacy. Nie wiem, weźmy to. Okej, okay, on tam coś teraz poużywa, ja sobie użyję tego do podhealowania się. Okej, okay, niestety ktoś do mnie dzwoni, ale teraz nie bardzo mogę. Trochę jest ciężka sytuacja aktualnie. Okej, okay, dobra, to powinienem zadać też obrażenia. Au, zaraz zginę, nie ma wafla. Nie zrobię tego. Nope. No cóż. Także to nie pykło. Tak więc cóż, no ja robię cięcie i spróbuję to zrobić może poza... Albo wiecie co, na razie wyjdziemy sobie z tej areny. Zobaczymy co to w ogóle zrobi. Generalnie. Exit competition, I have enough for today. Co to zrobi? You will only be derounded for rounds you currently survived. Tak. Czyli dostanę nagrodę za 4... Za 4 walki. Zobaczmy co nam to da. Jak stąd mam wyjść? Tak, stąd mam pewnie wyjść. No dobra. I teraz dostanę za to nagrodę. Tak więc zobaczmy ile to będzie jakby na tej drodze, żeby tego Boldara uszczęśliwić i wbić ten 10 poziom. Na pewno już więcej tego nie będę robić dzisiaj. Zobaczymy ile tych poziomów bije. Czy ja już to tutaj widzę? Boldar, nie, nadal jest tylko jeden. Co oznacza, że muszę sklejmować te nagrody i wtedy dopiero ten poziom się wbije. Generalnie. Także chodźmy je odebrać tutaj z tego terminala. Chyba stąd dokładnie. Tak. No spoko. Ile mi to dało tego influensu? No prawie 5 poziomów. Oczywiście z czasem coraz więcej tego trzeba. Okej, okay. Czyli tutaj no mamy te misje solo. Complete Mayhem. At the arena. No dobra, na razie będziemy tego robić, za jakiś czas sobie tutaj wrócimy, na razie weźmy, sprawdźmy kolejny kontakt. Powiedzmy, że kolejny kontakt od Hilo, niech będzie. No, lecimy je po kolei, tak jak tutaj mi gra je pokazuje. Tak więc udajmy się gdziekolwiek się udać mamy. Zaraz się przekonamy, co to będzie za planeta, o ile gra się nie skraszuje. Ale może nie, też nadal mi nie pokazało co, na Hoth, okej. Okay. No spoko. Mam nadzieję, że to już będzie taka typowa, fabularna rzecz, a nie coś innego. Ale dobra, mamy co ciekawe obóz Jawów i mamy Bliza, też który był towarzyszem w jednej z klas. No dobra, pogadajmy z nim. Faccio qua, bo lutto tu pita? Gioba di cast for andale. Omo covi che va mica bene.
のラバーなガジーラベナソノメナアカボニョじゃない。Obligando aquí de Papacabami. Chicoa Ibana y letras luces de Monolumi. Y una gente. Quabagin so Yamayuka Nikitido Sanke. Ashuna Chini. Codva Kinesi Beliwe Nezin Walezek Handaleno.Uja Kalopo, Juvar Kawananabi. Jacosa, Bifanete, Mambe, Nenga Uki. Obligando Kito, Wabakawami. He's Wabaholo. Okej, czyli dla niego chyba też coś musimy po prostu poprzynosić. Wydaje mi się. Zobaczmy. After the Grand Champion disappearance, Bliss returned to Hoth from a crew of his own. Okej. Ale tutaj za bardzo nic mi to nie podpowiada, czyli questlog tutaj mi podpowie. Salvage can be found throughout the Starship Graveyard region on Hoth. Okej. To coś mam dla niego tak na podorędziu? Czy nie bardzo? Też może się dzięki temu dowiem, czego szukam. No dobra, tam już tego dialogu nie będę podgłaśniać, to i tak jest bubble.Nie mam w ogóle salvage'u, dobra, ale go można gdzieś znaleźć na cmentarzysku tutaj na Hoth, tak więc się chodźmy rozejrzeć w takim... Oj, nie, to chciałem. Czy gra mi to pokaże? Nie wiem, o Jezu, my jesteśmy w ogóle gdzieś na jakimś kompletnym zadupiu na tym Hoth. Nic ja tego Hoth nie eksplorowałem, wow, a to dziwne strasznie. Ale gra mi chyba, tak, gra mi pokazuje przynajmniej jakby obszary zadania, w którym można to zrobić, tylko pytanie, jak daleko on jest od Bliza, bo jesteśmy w pizdu gdzieś na jakimś kompletnie zadupiu Tatooine, gdzie mnie w ogóle nie było. W ogóle po tych wszystkich walkach mam pancerz rozwalony, dobrze by było Vendora zahaczyć, to by mi na pewno też pomogło w tych walkach w ogóle, ale to szczegóły. No dobra, jestem ciekaw, gdzie tutaj dojedziemy, to jest w ogóle terytorium Imperium. Także dlatego nas tutaj w ogóle nie było. Dobra, to jest widzę gdzieś jeszcze dalej. Wiecie co? Dobra, ja sobie chyba wezmę mapę, właściwie quick travel. Travelnę się tutaj i stamtąd wezmę sobie taksówkę chyba, żeby to jakoś sensownie zrobić. Zobaczymy. Jestem też ciekaw, ile tego muszę skrapu nazbierać, żeby ten influence wbić z panem kolegą. W każdym razie szukamy taksi, które jest tutaj za nami. Zobaczymy, gdzie nas gra poprowadzi. No właśnie, aż tutaj musimy. O, w sumie ja tam miałem quick travel, no teraz trochę już na to za późno. Także ja tam muszę niestety dojechać, dlatego widzimy się za chwilę. No dobra, moi drodzy, jesteśmy praktycznie w zasięgu tego. Nie mam bladego pojęcia, czego dokładnie szukam tak naprawdę. Czy ja muszę jakichś przeciwników zabijać, czy co? Czy po prostu gdzieś tutaj jakieś itemy? Są chyba itemy, które musimy zbierać, takie jak na przykład to, salvage. Dobrze, jestem tylko ciekaw, ile tego muszę nazbierać, żeby misję zrobić. To jest najważniejsze pytanie. Okej, no 3 z takiego jednego czegoś znalazłem, także to jest całkiem dobry deal. Pytanie, jak często... A, dobra, widzę dosyć często, no tylko mówię, pytanie, ile muszę tego nazbierać, ile mi tu influensu daje. Tego nie wiem. Także chwilę sobie pozbieram... O, teraz już widzę mniejszy fart był, jeśli chodzi o jakiś tam roll. Ile my tego ściągamy z takiego obiektu. Okej, tu mamy chyba więcej, tak. Także też to pozbierajmy. Nawet to nie jest chronione przez żadnych za bardzo przeciwników, co mi jak najbardziej odpowiada. Nie wiem, nazbieram tego z 50 czy coś. Ale czy to nie jest interaktywne? Nie, to nie jest interaktywne. Okej, myślałem, że tutaj jest jakiś taki zbiór tych rzeczy, ale trochę się ją przeliczyłem. Ale tutaj coś mamy, proszę bardzo. Dobra. Także no mówię, no z 20 tego chociaż będę chciał zebrać. Tym bardziej, że powrót tutaj, znaczy w sumie z quick travelem nie byłby aż taki długi. Teraz jak już wiem gdzie, to tym bardziej. Tu już się chyba trochę oddalam od miejsca, gdzie to się może respić. I tu chyba nic nie ma za bardzo. Także się trochę cofnijmy, bardziej w głąb tego cmentarzyska. O, tutaj coś mamy, proszę bardzo. Ile tego już mam? Czy ja to tutaj znajdę? Nie wiem, to jest gdzieś, musi być w tym chyba specjalnym... Mission items? Tak.
Okej, czyli już mamy 10. Czyli jest okej. Nie idzie to jakoś tak strasznie, strasznie wolno. Generalnie. To kolejne miejsce. Proszę bardzo. No mówię, no wezmę 20. Zobaczymy, ile to nam da. Wątpię, że to zrobi nam zadanie. Generalnie. Dużo, pewnie więcej byśmy musieli tego nazbierać. No ale zobaczymy. No mam nadzieję, że nie trzeba tego jakichś chorych ilości przynieść dla naszego Javy. Come on, podnieś to bez wzbudzania podejrzeń od przeciwników. Jak tam to potrzebuje jakiegoś skilla, to nie. Tego byśmy nie chcieli. Okej, tutaj nic nie widać. Tutaj mamy kolejne, proszę bardzo. Taki jeden round sobie zrobimy mniej więcej po wszystkim, co tutaj mamy. Ile tego już mam? 14. No trochę jeszcze brakuje do mojego celu, który sobie sam wyznaczyłem. Dobra, ale tutaj to jeszcze powinno występować. Całkiem spory tego zasięg jest. Tak więc popatrzmy. Czy czegoś tutaj nie ma, ale tutaj tak nie bardzo. Coś widać. Odjedźmy trochę może bardziej tutaj. Okej, tutaj coś jest, ale to już jest pilnowane przez przeciwników. To tego nie chcę. Jeżeli coś jest przez przeciwników pilnowane. Okej, to nie jest interaktywne. To jest interaktywne? Nie. Chociaż nie, no musi być, right? Nie. To nie wiem czemu. Czemu to jest jakoś tam nazwane, że to jest salvage. W każdym razie podnieśmy stąd. Mam nadzieję, że trafi więcej niż jeden. Tak, dobrze, to chyba już mam 20. Z tego co pamiętam, tak. Czyli wracamy już pomału, ale cofniemy się przez cmentarzysko. Tak w razie czego. Tutaj widzę, mamy jakichś ludzi, którzy sobie trochę walczą. Cofniemy się w miarę przez cmentarzysko, żeby jeszcze ewentualnie pozbierać jakieś rzeczy. Okej, to... Aha, to pewnie musiało być użyte przez tych graczy innych. No dobra. To trochę lipa. Wątpię, że tamte poprzednie się zdążyły zregenerować. No ale tak czy siak, wrócimy sobie tutaj przez cmentarzysko, w razie gdybym jednak miał jeszcze więcej tego podnieść. I za chwilę dziabniemy sobie quick travel, żeby pojechać do pana Blitza. I zobaczymy, kim on... Znaczy, ile to nam da influencu tak naprawdę, bo kim on jest, no coś tam mniej więcej kojarzę. Okej, widzę, no, że tutaj niestety się nie porespiło, czyli chyba ten jeden run będzie mi musiał wystarczyć. Czy to mogę podnieść? To jest lore object. Nie, to nie chcę. By mnie to pewnie wrzuciło w walkę. Dobra, to w takim razie weźmy sobie mapkę kontaktów. Mamy Blitza, Travel to Contact. W takim rozrachunku, no zobaczmy, ile nam to tego influencu da. Tak więc chodźmy i pogadajmy z nim. I za chwilę przekażemy mu 20 tego. Okej, 2500, to jest dosyć sporo chyba. Także szybko sobie to przeklikajmy. Okej. O, już 7 ranga, super. O, can you try fixing something more important next time? Nie wiem, na razie weźmy to. O, dobra, teraz już to nie idzie tak szybko. 8 poziom, czy to będzie 10, wątpię. O nie, idealnie. Kodwa kinesibe liwe nezin wale zek handalenu. Kwaba ginso yamayuka nikiti dozonki. Kodwa kinesibe liwe nezin wale zek handalenu. Go futaba dalba no ma confesco vami. Kimina ni hala neza ni ba ni hala kamanahana. Nagwazi niko nikaka kumbupi kumbababla. Go futaba dalba no ma confesco vami. Kiedy oto wapo. Ayata suta un titi. Asuna duka rapta da rotta wa. Chumiko ab waflo. Karuza suga bak novo. Ubarare duki ya buja. Go putaba dalwa no ma confesco vami. Okej, czyli niestety zanim go zrekrutujemy, musimy mu tu jeszcze zrobić jakiegoś delivery questa. Pytanie, gdzie oni gdzieś tam będą? Tutaj gdzieś outpost Seresh widzę, możemy chyba w miarę quick travel, nawet być może tutaj, nie, bo to jest chyba tu. Chociaż nie, Seresh, czy... No dobra, tak jeszcze jak wezmę chyba quick travel w to miejsce. Czyli niestety musimy pojeździć po całej planecie i tam jakieś rzeczy podostarczać.
do jakichś jego asystentów i znaleźć ostatecznie Holocron. Z tego, co tam było powiedziane, jakiś ten Jedi Mystery Box. Tak jak nasza tam postać mogła powiedzieć, to zapewne chodzi o Holocron. No dobra, to sobie trochę pojeździmy. Jako, że ja za bardzo podczas jazdy to nie mam o czym opowiadać sensownym, to zrobimy cięcie i widzimy się, kiedy będziemy na miejscu. No dobra, zbliżamy się do pierwszego miejsca. To jest miejsce numer 2, co ciekawe. No dobra, spoko. Nie wiem dokładnie, ale chyba tutaj kogoś będziemy mieli. Tak, i to będzie Java, którą mamy tu przekazać, tak więc zróbmy to od razu. Gacha, pakula, gacha! Uda, frata, anguma! Doria, mi bonki, donko! Ciesko, joho! Kimbaluma! O kurwa, ja muszę wiedzieć, co ja mam im dać? O kurwa, mać, to zjebałem. Nie mogę. O, mogę cofnąć, okej. Okay. Gra mi to podpowie. Okej. Okay. To jest Nuna. To chyba był Nuna. Dobra, w Petit, Vibro Air, Rabik, Laser Touch, Dick, Sniff Machine, Nuna Socks. Okej. Okay. Dobra, kim ty jesteś? Ty jesteś Nuna. Doria, mi bonki, donko! Ciesko, joho! Kimbaluma! Okej, okay, czyli to będą skarpety. No takie na pano ja! Fondo dopo mi gusia! Papitasa mi jatulka! Dobra, okej, okay, także to zrobione. Pytanie, bo tam podejrzewam jest gdzieś ten pierwszy w ogóle Java, do którego miałem to danieść, ale to jest gdzieś w ogóle, no, daleko. Gdzieś gdzie nie mam też żadnej szybkiej podróży. Tutaj zresztą też nie bardzo coś jest. Znaczy, tu mamy kolejnego pana. Czyli tu moglibyśmy, myślę, jakąś szybką podróż zrobić. No chyba tak naprawdę tutaj. No zawsze to kawałek do przodu, także ja tam sobie dziabnę tą szybką podróż. No i zrobimy kolejne cięcie. I tam dojadę sobie. Strasznie te odległości na tym Hoff są olbrzymie. Także nie jest to bardzo pasjonująca misja. No ale cóż, musimy ją zrobić. No i dobra, zbliżamy się do kolejnego pana Javy. Zobaczmy sobie, przypomnijmy. Laser Touch to jakiś ten Ribik, Vibro Air to Petit i Ducky Sniff Machine. Okej. Okay. No dobra. To jest który w ogóle? Third Assistant. Third Assistant to będzie... A, nie wiadomo, czy oni tutaj nie są w kolejności takiej, jakiej byli tam. No dobra, to będziemy musieli strzelić. Właśnie mi ciach hoka tu mati. Taus hago upa. Miro te soslimo. Kryspa do kanki kunke kupa. No dobra, zobaczmy, będziesz... tym? Ciro ma toma. I ste wakuta. Tan, klikuta tamba slagła. Ducky, co ty chciałeś? Ty chciałeś chyba Sniff Machine. Bo gutuli ompi bedwana. Nie popo, ciopa uma. Okolo kopane, kiedziaka. Uno bongo wa uni, kupa, tontika, matutugi. Czyli chyba dobrze zrobiłem, nie? Bo jakby było źle, to bym dostał to. Tak, Ducky to ten. Spoko, czyli no dobrze, że zapamiętałem to poprawnie. Kolejny jest tutaj, przy cmentarzysku. No dobra, i tylko tego pierwszego nie będę miał zrobionego, on jest gdzieś tam na początku bardziej. No cóż, trudno, w takim razie jeszcze jedno cięcie. Na pewno zahaczymy o tego Java w tym odcinku. A tego pierwszego to nie, bo będę musiał się do niego dostać, ale może też jeszcze dzisiaj to zrobimy. No i zbliżamy się do przedostatniego pana tego. To będzie czwarty ten asystent, czyli ten czwarty asystent, nie wiem, którym to będzie, ale to będzie Vibro Air to Petir. A ten dynek to Laser Torch. Okej, okay, tak więc zobaczmy. Dobra, Ribik chciał Laser Torch chyba. Dobra, czyli to chyba też było ok. Dokładnie, tak. No dobra, czyli tylko tego pierwszego nie znalazłem, bo ten pierwszy jest w ogóle gdzieś tu.
Dobra, no to najszybciej będzie nam zrobić chyba quick travel w takim razie tutaj do Aurek Base. No i użyć sobie tej taksówki, żeby tam dojechać. Tak więc zrobimy też w tym odcinku i też, żeby ten proces przyspieszyć i tego odcinka zbyt długiego nie robić, to zrobię szybkie cięcie i widzimy się, kiedy będę na miejscu. No dobra, moi drodzy, także widać tu już obóz tego naszego Javy, tak więc chodźmy, pogadajmy z nim, dajmy mu co tam mamy mu dać i pewnie będziemy musieli wracać do Blitza. Bonanki se ima taka! To hała to polio ise, i oto, czego to ubi ubi! Shishakawa kiota bubanda baki wanki! Ulubongo wa uni kupa, tontika maki tugi! Chaponko utman gisa, chobon i kafuan chawa! No dobra, use portable hall terminal to contact Blitz. Okej, gdzie to jest? Tutaj zaraz obok. No dobra, ale słuchajcie, to zrobimy sobie na początku kolejnego odcinka, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.